Zapraszam na handlowy serwer Discord. Link w opisie. Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, z tej strony Przemowód. Dzisiaj otworzymy m.in. Pika's Hero oraz jakieś Food Fantasy. Może trafimy, porobię jeszcze jakieś player piki, także jeśli odcinek się spodoba, to zostaw łapkę w górę oraz suba. Naprawdę subów niewiele brakuje już do 2000. To jest mój taki cel, żeby właśnie osiągnąć jak najszybciej te 2000. Jeśli chcesz się przyczynić do tego celu, to zostaw właśnie suba, a ja lecę z materiałem. Mamy Food Fantasy pierwszy. Francja! Ginola! Oczywiście bejcik trochę. Sorry. Oczywiście zrobiłem go w zadaniach. 7 meczów tylko zajął. Karta... Nie, na Quixel na pewno nie chcę jej dawać. Karta niby spoko, upgrade'y może dostać, ale no wiadomo, nie na tym koncie. Może na bocznym go jeszcze zrobię i tam będzie grany. Ale nie przedłużam. Może od razu zróbmy tego... Przepalimy tego Giuriego i zrobimy pika z kartą Hero. Dobra. Mam ostatni składzik właśnie zrobiony, ten Giuri mocno się przyczynił, że mi się udało zrobić w ogóle tego pika. Okej, wszystko przepalam, mamy gotowe, zrobię, będę odsłaniać sobie. No dobra, jest nasz Wojtuś, zobaczymy kto jest w tym piku. Mam nadzieję, że jakiś może, wiecie kto, nie wiem, Jajaturę może Ginola, zresztą zobaczmy przede wszystkim ile jest kart World Cup. Powoli tego Wojtusia będziemy odsłaniać. Dobra, nic jeszcze nie widać. Jeszcze nic nie widać. Oj, za daleko. Dobra, są trzy karty World Cup. Teraz podania i fizyczność. 86 podań, 83, ja wiem kto. To jest Nakata. No, już tyle razy go trafiałem. Ten drugi wygląda mi na Lucio, ale nic na razie nie mówię. Ma potencjał na Lucio. Trzeci, no, Hero... Nie wiem kim ty możesz być, szczerze mówiąc, pewnie jakiś Marquez albo Kochler. Czwarty to też jakiś słaby będzie, bo te podania to są fatalne. No i drugi, ostatni, przepraszam, to jest Campos oczywiście, bo to jest bramkarz. Zobaczmy podania. Ajajaj, ten drugi to nie jest Lucio. No i kurde, no nie ma tutaj dobrego trafu, tak mi się wydaje. Ten pierwszy to jest oczywiście Nakata, to ja wiem. Drugi, nie mam pojęcia kto to jest. Chyba, że Woler. Jakby to był Woler, to naprawdę duży win by był. No nie wiem, zobaczymy. Odsłaniam dalej. Nie, no to nie jest Woler. Nie wiem, kto to jest. No pierwszy to jest oczywiście Nakata. No nie wiem, Cordoba chyba jest ten czwarty. Zobaczmy zresztą, nie będę już tutaj trzymał w tajemnicy. No jest Cordoba. Jest Cordoba, jest Nakata, jest Cahill, jest Marquez, jest Campos. No trzy niby karty World Cup, ale co to za karty World Cup? No Campos, no nie będę w ogóle komentował. Cordoba niby jest spoko obrońcą, ale wiecie co? No nie wiem, czy jest mi potrzebny, czy brać foderek. Chociaż to jest tylko 8-7 albo 8-8, no nie mam tu zbyt dużego wyboru, to wezmę Cordobę. Nie wiem, ile on w tym momencie kosztuje. No 250 tysięcy, to na ławeczkę w sumie. Zresztą pokażę wam skład. Na ławeczkę w sumie będzie ok, no mogło być o wiele lepiej zdecydowanie. Czekajcie, wyłączę już Wojtusia. Wojtuś, dzięki, ale no szczęście nie przyniosłeś w tym momencie. No, tylko to oczywiście nie jest skład mój. Skład mój w tym momencie wygląda następująco. No jeśli chodzi o ławkę, no wiadomo, za Lucio ten Cordoba nie wleci. To nie ma w ogóle opcji takiej ani mowy żadnej, żeby tu Cordoba za Lucio mi wleciał. Ale na ławeczkę w sumie... No nie wiem, no liczyłem, wiecie co, na jakiegoś, nie wiem, Jajaturę, na Al Overeina najbardziej, tutaj na lewą obronę, żebym miał kogoś, no ale no nie oddało niestety. Na bocznym koncie o wiele lepiej trafiłem, myślę. Jak chcecie wiedzieć kogo, to zobaczcie sobie poprzedni materiał. Ja jeszcze lecę zrobić jakieś piki, także za chwilę się słyszymy. Dobra, to na zakończenie dla tych, co zostali te dwa ostatnie piki, może się uda jeszcze w kartę Food Fantasy trafić, bo de facto nie trafili. Dobrze, jest, widzicie, warto było zostać. No jest to oczywiście najgorsza możliwa karta, no ale jest, chciałem trafić, no i w końcu się udało, więc jest dobrze, ale jeszcze drugi pitek, może tutaj lepszy Food Fantasy, ale nie, jest Martinez, więc te piki szczerze mówiąc najlepsze, no chyba przynieśliście mi szczęście. Dzięki za oglądanie, do usłyszenia w następnych materiałach, cześć.